Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 13 werset? Jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami, jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirrą. Pieśń nad Pieśniami, 5:13. Oblubieniec i oblubienica. Jaka jest różnica pomiędzy tymi, którzy znają Pana Jezusa i dlatego miłują Go i czczą, a tymi, którzy Go nie znają i zaślepieni przez szatana nienawidzą Go i gardzą Nim? Ci pierwsi widzą Jego policzki jak grządki balsamu, ci drudzy widzą Go jako wzgardzonego i odrzuconego przez ludzi, jako tego, który był bity, i był bity w policzki i opluwany. Niezbawieni mówią, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Jak czytamy ich słowa w Izajasza 53:2. Ale zbawieni powiedzą wraz z psalmistą, najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, Psalm 45:3. Dla nas, którzy Go znamy i w Niego wierzymy, jest On najcenniejszy. Jego policzki również opisane są jako podniesione tarasy aromatycznych roślin. Jaka szkoda dla dziecka Bożego być tak zajętym, że pozbawia się przebywania jak najdłużej w obecności swego ukochanego Pana. Znowu mamy lilie, których biały kolor mówi o czystości jego ust. Psalm 45 był śpiewany na Szoszanim, co oznacza lilię. I to właśnie tam w wersecie 3 czytamy. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Lilie mówią o uniżeniu i pokorze, ale także o chwale przewyższającej chwałę Salomona. Słowa Pana są godne naszego codziennego rozmyślania. Słowa Pana są godne naszego codziennego rozmyślania, bo nikt nigdy nie mówił tak jak On. Samarytance przy studni ofiarował wodę życia. Wdowie z Nain powiedział, nie bój się, i przywrócił życie jej jedynemu synowi. Swoim uczniom powiedział, pokój zostawiam wam. Do wszystkich powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Na krzyżu prosił Ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A do pokutującego łotra na krzyżu powiedział, zaprawdę ci mówię, będziesz ze mną dzisiaj w raju. Naprawdę nie ma nikogo innego takiego jak on. A.M. Bechnam.